Cześć wszystkim, z tej strony Adek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Last of Us. Kontynuujemy naszą historię. Teraz dotarliśmy do tego jakiegoś sklepu, nie wiem co to dokładnie jest. Ale no, wchodzimy dalej. Idziemy. Okej, czyli jesteśmy w tym szpitalu, do którego mieliśmy dotrzeć. Coś czuję, że zaraz mi tutaj ktoś wyjdzie. Jakieś takie przeczucie mam. Dobra, przeskoczyłem. Udało się, okej. Jest szuflada. Znowu. I taśma, bardzo dobrze. Na strzały to się przyda, naprawdę. Jednak używam trochę tego łuku. Bardziej niż w jedynce. W jedynce jakoś mi to nie szło, natomiast w dwójce, no jak widzicie, w miarę siada. Tak się jeszcze tutaj rozglądam, czy tutaj czegoś nie ma. Jakich przedmiotów, zanim pójdę na górę. O, właśnie, mam amunicję do rewolweru. W ogóle mam wszystko przeładowane. Tak, chyba tak. Okej. No to na górę, teraz. O, już jesteśmy w ogóle dosyć blisko. Czekaj, czy to tam jest ten szpital? To był jakiś chyba losowy budynek w takim razie. Jakiś sklep, coś, nie wiem co to. W każdym razie szpital jest tam. Okej. Ojojoj, tam światło, wszystko. Czy ja im się już właśnie wbiłem do bazy? Bo jeśli tak, to w sumie śmiesznie. Tak, wbije mi się do bazy. Okej.
szpitalu. Gdzie w szpitalu? Sprawdzają górne piętra. Tam się kręci. Kurwa. Przejebane. Okej. Także zrobiliśmy coś na styl przesłuchania teraz. Może nie do końca ten Eli chciała od razu załatwiać ją, natomiast się rzuciła na nas, tak więc jakby nie było innej możliwości. Dobra, rozeznanie. Tam jest ich sporo. Tutaj mam dwójkę. Więc znowu się skradamy. To dwójka już stąd poszła, chyba ta. Zobaczymy, czy tutaj ktoś zaraz podejdzie. Kurde, najgorzej, że ci ta dwójka się tutaj w parze kręci. Przepraszam, że słyszycie takie nawalanie, ale no sąsiad, niestety. No blizny raczej nie walczą tak po cichu. Nie sądzę, żeby walczyły.
Okej. Następny z głowy. Jeden jest na górze. Gdzie on się podział? Okej. Dobra, dobra. Tam mam jednego i jeden jest jeszcze przy drzwiach, z tego co wiem. Ale z tymi z WLF-u to się nie walczy aż tak ciężko swoją drogą. Ktoś tak wypruł. Czyli tu jest jeden, tam drugi. Raz, dwa, trzy. Trójka jest. Skraftuję sobie więcej strzał. Chyba, że nie mogę. Czy mogę? Mogę. Okej. Dobra. Dobra, tutaj większość jest już w sumie spacyfikowana. Ilu zostało? Dwóch? Chyba dwójka. Przede wszystkim zdjąłem tam tych dwóch po drugiej stronie. Ktoś mnie zobaczył? Okej. Jeszcze jesteśmy w ich namiocie? Nie wiem co to. Dokładnie. W każdym razie mają rzeczy, to jest najważniejsze. Ale gdzie oni są, że tak ciągle gadają? Dobra, jedno, drugie.
No tutaj jest ich już więcej. Nic podejrzanego mówisz? Jak nie, to nie. Gdybyś była ostatnia, to może i bym nawet cię posłuchał. Natomiast widzę, że nie jesteś, więc póki co nie mam zamiaru wychodzić z cienia. Oj. Kurde. Gdzie on jest? Tam jest. Jest w pułapce. Oto. Gdzie jest na pułapce? Nowy chyl, typeczku. I kto to jest w pułapce? Oni już raczej czekają na mnie, to jest... Czy nie? Nie, nie czekają. Pan na mnie nie czeka? No to... Pana problem. Dobra, w miarę dobrze mi z nimi poszło. Już mówię nie pod kątem skradania się, ale bardziej pod kątem ostrzału. Już w miarę to siadło. No dobra, to idziemy coraz wyżej. No musimy złapać tamtą. To jest jakaś notatka. Co to jest?
A, bo oni ogólnie przeszukują szpital. Dobra, dobra. Jak ja mam tutaj pójść dalej? Czekajcie. Te wszystkie drzwi mam zablokowane. Nie, tutaj nie przejdę. Taki to jest zablokowane. Więc tutaj. A, dobra, wyżej. Rozumiem. No, nie ma gości żadnych? Nie, nie ma. A, to zamknięte. Dobra, nieważne. Taśma zawsze się przyda. Nie krzycz. Pamiętasz mnie? Czyli pamiętasz. Czego chcesz? Abi tutaj była. Dokąd poszła? Nie wiem. Jeśli strzelisz, to zaroi się tu od żołnierzy. Ale ty zginiesz. Powiesz mi, co wiesz, a może pozwolę ci żyć. Mogliśmy cię zabić. Może trzeba było. Albo mogliście się odpierdolić od Jackson. Gdzie Abby? Wciąż słyszysz jego krzyki? Co? Ja słyszę je co noc. Tak. Skurwiel dostał to, na co zasłużył. Ty suko! Mamy! Hej, na pomoc! Nora! Nie uciekniesz mi!
Dalej! Rzucić broń! Nie, nie, czekaj. Nie, 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 proszę, proszę! Pieszak! Odłóż broń! Puścimy cię wolno, pogadam. Zamknij ryj! Rzuć broń, ręce do góry! Zjeżdżajcie! Nie masz dokąd zwiać! Wow, dzieje się. Dobra, pięknie. A sobie stworzę kolejne dwa. A co mi tam? Dobrze mi się tym walczy. Okej. Okay. Ten pokonany, tam jest jeszcze jeden i tam jest jeszcze jeden. Okej, okay, szybka reakcja się udało. Zobaczymy zaraz, jak się skończy walka z nią. Chwilę. Tu patrzyłem, tu jest zamknięte pomieszczenie. Dobra, wchodzę tutaj i co my tu mamy?
Co się tutaj dzieje? Znowu to czerwone światło. Gdzie Abby? Wdychasz zarodniki. To ty. Świetlik. Świetlików już nie ma. Gdzie Abby? I tak już po mnie. Dlaczego miałabym ci powiedzieć? Bo mogę to przyspieszyć. Albo sprawić, że będzie znacznie gorzej. Pomyśl, co on zrobił. Ilu ludzi przez niego zginęło. Ostatnia szansa. Nie zdradzę przyjaciółki. To ja. Nic ci nie jest? Chryste, to twoja krew? Ukrywa się w takim akwarium. Okej. No chodź. Umyjemy cię, dobrze? Wydusiłam to z niej. Już dobrze.
Więc mamy retrospekcję. To jest ten dwa lata przed wydarzeniami obecnymi i jesteśmy w tym szpitalu z końca jedynki. Ale to zobaczycie w następnym odcinku. W sensie to z tą Norą, ta sytuacja cała, jakby to, że ona była świetlikiem i była jedną z tych, którą właśnie w sumie, która znała Ellie, jak widzimy. To jest dosyć ciekawe. No więc po prostu zaraz kontynuujemy retrospekcję. Także dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Także cześć.